Dzień dobry, drodzy Państwo, witamy Was na Sri Lance. Co, chłodniutko? Hej. Bawołów nie wpuszczam. Ja myślałem, że ty po... Do łodzi. Nawet nie wiemy, jak wygląda ten hotel, nic nie wiemy. To są takie wieczne niespodzianki. Ale fajna, fajna, nie? Ja się bardzo z tego cieszę. Orzeł wylądował. Ostry ci. Co tu nie ma żadnych niebezpiecznych zwierząt? Mówię, jakieś tam tylko węże i mówię... Jest, Jaćka przyjechała z nami. Hello. Doreczku? Wygodnie? No pewnie, że tak. Ależ mi się lać. Tatku, w końcu bus, w który musisz się schylać. Siema, bąki. Właśnie przyszedł do nas szef, chief, i dyskutujemy, co będziemy jeść. Tu nie ma tutaj menu. To wszyscy robią to, na co masz ochotę. Podróż do tego hotelu to jak podróż w czasie, do epoki kolonialnej. Meble z ciemnego drewna, łazienka z wolno stojącą wanną i nawet barek, do którego goście podchodzą sami, kiedy mają ochotę na drinka. Nie ma telefonu w całym hotelu, więc jak coś chcemy, to naciskamy dzwoneczek i ktoś przychodzi. No i mają też ten vibe, że nie jesteś tutaj klientem, tylko bardziej jakbyś się zatrzymał u bliskich. Chodź, zobaczysz na drewno. Niesamowite miejsce, naprawdę. Patka stanęłaś na wysokości zadania. Jak zawsze. Infinity poolek i ciepła woda w jacuzzi. I zobacz, jak fajnie tropiki widać od razu z drugiej strony. Pyk. Ktoś tu odnalazł swój happy spot. To zostawiam cię. Kontempluj. To twoje bąble czy ich? O, nie odpowiem na głupie pytanie. Największy głupek w klasie, Dariusz. Nie największy, najniższy chyba był. Co, chłodniutko? Jak jest? Ja się grzeję. Grzane wino? A to jest gorące? Tak. Kończę kręcić, wchodzę. Wdechę, co? Wdechę! Chociaż Sri Lanka nie jest największym producentem herbaty, bo wyprzedzają ją Chiny, Indie i Kenia, to z pewnością jest najbardziej medialnym. Cały świat kojarzy wyspę Ceylon właśnie z herbatą. W dalszej części filmu zobaczymy, jak się ją uzyskuje. Zajrzymy do jednej z fabryk. Plantacje herbaty, w których zatrzymaliśmy się jako w pierwszym miejscu zwiedzania wyspy, są chłodne, chill. Jest to bardzo przyjemny klimat, jest tu wilgotno, ciepło, ale nie gorąco. Następny punkt, do którego zmierzamy, na pewno nie będzie taki, zatem korzystamy na całego. Fajnie, że miejsce staje się turystyczne, bo to zmienia oblicze lokalnej pracy, bo cały ten obszar coraz bardziej staje się popularny pośród turystów. Każdy chce zobaczyć, gdzie Sir Thomas Lipton stawiał swoje pierwsze kroki, albo Dilmah w latach 80., czyli całkiem niedawno. Po prawej znajdują się drzewa herbaciane, albowiem herbata to drzewo, które musi być mocno przycinane. W innym wypadku mogłoby osiągnąć nawet wysokość do 15 metrów, a wtedy przyznacie, że ciężko byłoby zrywać te listki. Mega to wygląda. Na polach warto się ubrać stosownie. Proszę pokazać swoje i moje buty. No jest stosownie. Żmije i kobry. I pewnie jeszcze inne rodzaje węży. Jestem mechało odporniony na żmiję. Gliany, co? To połączenie pól herbacianych z egzotyką. La dżunglą. Mega to wygląda. Thank you.
przyroda tutaj jest unikatowa. To jest połączenie trochę pól toskańskich, ala, bo trochę je przypominają, z roślinnością Azor. Ale wciąż mam w głowie, że tu panuje wyzysk i no ciężko o tym nie myśleć. Na Sri Lance średnie wynagrodzenie to około 1000 zł. Kobiety, które zbierają herbatę, pracując 12 godzin dziennie, zarabiają 350 zł miesięcznie, około 12 zł dziennie. Najbardziej szokujące jest, ale też logiczne niestety, to, że nikt nie dba o to, żeby poszerzyć ich stan świadomości. No bo nikomu nie jest na rękę, żeby kobiety się rozwinęły i stwierdziły, że nie chcą wykonywać tej pracy. Więc efekt jest taki, że po całym dniu przepracowanym te osoby albo idą się pomodlić, albo do sklepu spożywczego, gdzie mogą kupić alkohol. No i tak przebiega dzień po dniu. Nasz hotel znajduje się za wielką wodą. Nie wiem, czy wielką, no jeziorko takie. I żeby cokolwiek zobaczyć w okolicy, to należy właśnie na tą wielką wodę wpaść łódeczką, przebić się na drugą stronę. Pogoda nas zaskoczyła, jest dość chłodno. Na tyle chłodno, żeby można było nosić, proszę, takie oto celiońskie gacie długie. A Dariusz nawet postanowił przywdziać dzisiaj kurtkę. Wiatróweczkę. No, pasuje ta stylowa jak pięć do nosa do naszych traili, które za chwilę będziemy robić, bo będziemy jeździć po polach. Po polach herbaty, sławnym pociągiem. Nie, pociąg po torach jedzie. Lecha. Będziemy widzieć pola herbaty na prawo i lewo. Ale pociąg po torach. Cytując klasyka, Dariusz, to jest pisowska narracja. A teraz pokażę Państwu, jak Dariusz sapie. Ty po wejściu sapiens, 10 schodków. Ha? Proszę wyciągnąć ucho i słyszeć. W ogóle nie sapia. A, to ty. No tak. Hello, hi. Hi, hello. To jest nasz kierowca. Hello, hi. Na Sri Lance działa to w taki sposób, że odbiera cię twój kierowca z lotniska i jeździ z tobą po całej wyspie. Wyspa duża nie jest, bo to 1/5 Polski. Nie, wcale się nie zasapałam. No i nam się trafił super, fantastyczny, uśmiechnięty kierowca, który pokazuje nam piękne miejsca. W pociągu dostępne są trzy klasy. W pierwszej jest klimatyzacja i gwarantowane miejsca siedzące. Ten najdroższy burżujski bilet to w przeliczeniu na nasze 12 zł. Cześć, licznotko! Hej! Pociąg mamy opóźniony o jakieś 25 minut, co nam daje 45 minut czekania. No niby człowiek po polskich PKP przyzwyczajony, ale nothing nice. Jedziemy do herbacianej stolicy, Nuwara Eliya. Brytyjscy kolonizatorzy odkryli to miejsce w XIX wieku, tworząc tam swoją enklawę w górach Sri Lanki. Była to ulubiona miejscowość wypoczynkowa dla Brytyjczyków, którzy uprawiali tam kawę aż do lat 1880, kiedy to uprawy zostały zniszczone przez chorobę zwaną rdzą kawową. Wówczas plantatorzy zastąpili kawę herbatą, sprowadzaną z Chin, co doprowadziło do rozkwitu produkcji herbaty na wyspie. Jesteśmy na miejsce, można powiedzieć. Jesteśmy w miejscowości Little England, której nazwa wzięła się z wysokości nad poziomem morza, a konkretnie o chłód, który jest tutaj z rana i wieczora, nawet osiąga temperaturę 6 stopni, co dla Sri Lanki jest niezrozumiałe wręcz, że bywa tak zimno w innych częściach świata, jak na przykład w Anglii, stąd nazwa Little England. Nam został jakiś z buraka. Błaśka przejęła sernik. Podobno burak bardzo mocny w tym sezonie. Tak, ale w Indigo, a nie na Sri Lance. A ty masz carrot cake'a. Dobra, masz urodziny, to można. Twarzowa taka ma coś? Bez względu na pomówienia na pudelku, Jaćki tu nie wpuszczą. Bo nie jestem dobrze ubrana. Do tego Hill Clubu należy ubrać się elegancko, mężczyźni w garniturze,
Kto by pomyślał, żeby na sklankę pakować garnitur? Może kojarzycie te artykuły, że Justin Bieber invented new way of dressing the hoodie? No to... Podejdziemy teraz do, może nie Pałacu Prezydenckiego, ale bungalow prezydenckiego, na tyle, na ile mnie tutaj pozwolą. Proszę uprzejmie, tak wygląda. Co prawda prezydenta nie uświadczysz tam. Ale przyznacie, że całkiem ładnie. Co świadczy o miejscówce Little England, że faktycznie dość lęsiarska, skoro nawet prezydencki bungalow tutaj jest. No wszystko fajnie, ale głowa odspali mi. Warto pamiętać, że za każdą rajską plażą stoi właśnie taka nierajska miejscowa, w której lokalesi nie pracują, ale żyją na co dzień. Post Office 150 years, moi drodzy, kawał czasu. Ty dowiedziałeś się, co to jest? No to jest pół cukinia, pół ogór, a jak smakuje, to się dowiemy dzisiaj na kolacji, bo nasz chief na pewno zrobi z tego coś pysznego. Do roboty. Nie spać, zwiedzać. Ja bym tak bardzo nie podskakiwała lokalnym psom. Te wyglądały jak niewiniątka, ale w sumie każdy, kto śpi, wygląda niewinnie. Podróże do trzeciego świata uświadamiają ci, jak bardzo jesteś szczęśliwy, rodząc się w Europie. Nie ze względu na status twojej rodziny, nie ze względu na karierę, ale samo miejsce położenia. Bardzo to otwiera oczy, głowę, serca. Tym bardziej pięknie jest tu doświadczać gościnności. Wiadomo, że w hotelach czy nasz przewodnik będzie nas traktować bardzo przyjemnie, ale mówię też o po prostu ludziach, których mijam na ulicy. I tam słyszę, welcome to Sri Lanka, Habibi. Wiecie, to jest takie mega miłe. Z naszego punktu widzenia tego roszczeniowego europejskiego moglibyśmy być ze wszechmiar niezadowoleni jako tacy Sri Lańczycy, kiedy przyjeżdżają tu turyści, którym ewidentnie lepiej w życiu, a my nie zarabiamy na nich, więc w sumie po co mamy być uprzejmi. A jakie przemyślenia cisną się naszemu podróżnikowi na usta? No, chyba wolę bardziej naturę. Powiem ci, że wcześniej się zastanawiałem, dlaczego te wszystkie restrykcje odnośnie samochodów, nie? Ale fakt, jest nie do zniesienia, jak wszyscy jeżdżą czym chcą, jak chcą i na jakie paliwo chcą. Niestety to nie jest fajne. A kontynuując temat spalin i patrząc na to z drugiej strony, posiadanie auta tutaj to jest gwarantowany zawód. Jest to duży luksus, jak w większości analogicznych miejsc na świecie. Żeby mieć auto, trzeba je ściągnąć, bo tutaj przecież nic nie wyprodukują. Najczęściej z Japonii, jest to Honda lub Toyota. Kosztuje 30 tysięcy dolarów. Takie zwykłej klasy auto. Dlatego też tuk-tuki. Nie, bo są słodkie, tylko po prostu są tańsze. 10-krotnie tańsze, a umożliwiają ci od czasu do czasu przewóz turysty, a też podejrzewam przewóz lokalny. Jedźmy już do hotelu i róbmy naszą cukinię na bystwo. Jeszcze zostało nam troszkę, bo musimy przymierzyć tą rzeczkę, czy tam jeziorko. Jak to człowiek wie, co wybrać z targu, co? Ten jakże alienowaty okuraz podobno bardzo dobrze wpływa na poziom cukru, znaczy kontroluje poziomu cukru. Blood circulation. No, może być dobry. Tak mnie teraz naszło na kontemplację, że ta nazwa Sri Lanki wcześniejsza była dużo ładniejsza, dużo bardziej majestatyczna. Ceylon? No. Wzgórza Ceylon. Ładnie, nie? No bo tobie się Sri kojarzy pewnie ze Sra, a Sri po srilańsku to znaczy czcigodny. Super było spędzić cały dzień na zwiedzaniu, ale teraz wracamy już do hotelu, żeby świętować urodziny Michała. Poczekaj. Thank you. Zdradzisz już, jakie życzenie pomyślałeś? No tak, hamulce do maserów. Thank you. To będzie dla mnie. Czarna herbata, największe dobro wyspy Ceylon. Najgorsza herbata, jaką można pić z mojej perspektywy Europejki, która nic nie wie.
dla nich absolutne, magiczne uniesienie, zapach. Ponoć jedyny na wyspie, między innymi dlatego, że liście te są fermentowane przy pomocy drewna kauczukowego, podpalane tym mają specjalny aromat. Thank you very much. Ja jeżeli już czarną, będąc tu lokalnie, to chociaż cytrynką, to znaczy limonką. No czarną, jak minutkę. Muszę przyznać, że z każdym kolejnym łykiem jest coraz lepiej, przyzwyczajam się. Pokażemy też, gdzie powstają takie herbaty, bo oprócz zwiedzania samych pól, można zobaczyć, jak wygląda fabryka. Proces pakowania zawsze Dereczka fascynuje. No ten proces jest akurat prosty. Sri Lanka rok temu w maju ogłosiła upadłość, bankructwo. Jest to konsekwencja fatalnej polityki, ale również sytuacji, na które nawet rząd ich nie miał wpływu, nie potrafił ich przewidzieć, jak na przykład ataki terrorystyczne albo COVID, który zaskoczył cały świat. A dla kraju, który oparty jest o turystykę, no jest to cios. I dopiero co Sri Lanka podnosi się po tych trudnych czasach, a jeszcze jakby wspomnieć o całej 30-40-letniej historii, która była wypełniona bardzo krwawą wojną domową, inflacją. To byłby vlog bardziej historyczny, a poza tym, jeżeli chcecie, to polecam te podcasty, bo są świetne i nie tylko dla osób, które wybierają się na Sri Lankę, ale które są ciekawe świata, warto. Jak ktoś jest Polakiem nieinteresującym się Sri Lanką do wczoraj, tak jak ja, może dojść do wniosku, że te plantacje herbaty i ten Ceylon to w zasadzie wszystko, co Sri Lanka ma do zaoferowania. Oto jest bardzo duży błąd, poznawcy wcale nie. Dzisiaj pojedziemy w kolejną część, już na samo południe, już na plażę, do Yala National Park, miasta małpek rozczochranych, małpek rozczochranych i słoni. Tutaj słuchajcie, nie dość, że ruch jest lewostronny, to jeszcze jeździ się tyłem, autami. Dziwny ten kraj. Ale już nie jesteś w stanie nie nosić toreb, co? No głupio tak. Głupio. Ale bym wolał twoją torebeczkę. No. No bo coś by było w zamian jeszcze. No. Lubimy tak pomagać lokalnym, też coś weźmiemy, też pokazujemy, że to nie jest tak, że jak jesteś białym turystą, to teraz wszyscy mają ci tu usługiwać, bo też się dowiedziałam z podcastu od Ani, która mieszka tutaj z mężem Sylańczykiem. Oni, nieważne czy jesteś ich klientem czy nie, widząc człowieka z Europy, od razu im się włącza taki schemat, można powiedzieć, kolonialny, czyli usługiwanie, robienie wszystkiego za ciebie. No a tak nie jest, jesteśmy tutaj wszyscy równi i my też możemy sobie wziąć torbę. Że trzeba usługiwać. Nie mieszka? Kto tobie usługuje? Nikt, sam sobie usługuje. No właśnie, dobrze było poślubić najmądrzejszego głupka w klasie, nie? Yala National Park to południowy wschód wyspy, do którego dostaniemy się wodolotem. Michał nie jest wielkim fanem samolotów, więc ten dość niecodzienny rodzaj awionetki znosi bardzo mężnie. Co się zrobiło? Bardzo. Ciekawe, czy będzie toaleta. Ale tam jest wciąż chłodno. Nie będzie. Malutko miejsce w środku. Zostawiłeś na fotelu cząstkę siebie. No i znowu nam urwało tyłki, co? 3-4. Dziękujemy, Patrycja. Jest gorąco, w końcu. No i patrzcie, co tam się dzieje. Ta, that's a lot of ingredients.
nie pogardzę. Tak, już przodu zimne. Domeczek z basenem. Jest to drugi namiot, który nam Patrycja zorganizowała. Ten jest Bandurce approved, tak? Dziękujemy, Patrycja. Trafiliśmy do genialnego hotelu, który okazał się moim top 3 ze wszystkich hoteli, w których kiedykolwiek byliśmy. Przepięknie urządzone namioty. Możliwość spotkania dzikich zwierząt z poszanowaniem ich naturalnych zachowań. Restauracja tak piękna, że oczu nie da się oderwać i przewspaniałe jedzenie. To jest domek naszych sąsiadów bandurskich. A tutaj, moi drodzy, przychodzą sobie słonie napić się. Pojęcie namiot w dżungli nabiera nowego znaczenia. Z ciekawostek, jeżeli trafimy tu na dzikie zwierzęta, a mają pełne prawo tutaj być, bo to my jesteśmy gośćmi w ich naturalnej przestrzeni, to just keep walking, może coś tam delikatnie nagrać, ale na pewno nie podchodzić, bo to są dzikie zwierzęta. Wczoraj podobno gość zrobił zdjęcie face to face słoniowi, no i pan lokales mówi, że miał dużo szczęścia, bo słonie bywają agresywne. Oto drapią się słoniki. Ale czekaj, bo to nie poznałem, tylko musiałabym tak chyba zrobić. Ale o nie, bo tutaj są te mrówki czerwone. Idziemy do jednego miejsca, w którym jest podawane jedzenie, po to, żeby zwierzaki nie latały pomiędzy pokojami. Na noc mamy zabezpieczenia przed słoni. Ściągają te maty, tam na dole sobie przyczepiają. No i słonie już nie wchodzą, no bo po co? Ja myślę, że też jak słoń by teraz przeszedł, to też by mogli spróbować to zrobić. Żeby na przykład tutaj trąbą nam nie próbował naszego jedzenia. Mają food court swój. Wczoraj pomiędzy restauracją a morzem, na tym poletku, przechadzał się słoń. To jest niewiarygodne, że ten hotel potrafi koegzystować z dzikimi zwierzętami. Jeszcze jakby doskonałości nie było dość, ukochana pana kota, pana Michała. Pojedzone, popatrzone, można jechać na safari. Niam. Trzeba uważać, żeby nie wydepnąć. No na kamień? Ani w kupę, ani w skorpiona, no. Wygląda na to, moi drodzy, że to safari robimy private. Para. Wszyscy nagrywają. O, no bida. Ledwo co idzie. Jesteśmy w Syrance, a tu Zakopane. Siema! Hej! Się wymienili miejscem siedzącym. No i przyszła koza do woza i Dariusz do swoich. Podobieństwa nie widzę. Na barana. Toż to guziec jest. Steki? A, no taki lisek. Szakal. Z Skillera. Te ptaszki to tak jak wielkanocne kukiełki takie, co? No, ekstra. No nie jestem pewna, czy chcę, żebyś się odwracał.
zapukane były. Ale bania. Ale mają tą narość, nie, na tym. W naszym pustym lesie nagle zrobił się korek. Ktoś wyczaił leoparda śpiącego na drzewie. Fajnie tak słonie na żywo, co? Ty, a tam leopard gdzie? Daj mi lornetkę. Siema, kolego! Wjazd kosztuje 100 euro na całe nasze auto. $100 stojąc na koło. Liczamy auto, 4 turystów i 2 lokalesów. Jaki podział? Nie wiem. Hotel wygląda zjawiskowo wieczorem, kiedy restauracja jest podświetlona, a w tle palą się pochodnie. Jednak po kolacji nie przedłużamy. Już za kilka godzin wstajemy na kolejne poranne safari o wschodzie słońca. Możemy przybić sobie piątkę, bo wstaliśmy tak wcześnie, że nawet orły jeszcze śpią. Ledwo co go widzę. My was znamy, rzezimieszki. Rozkopaliście nam ogródek parę razy. A co tam dojrzałam? Takie śpiące słoniki. Mama i 2 córki. Mama miała około 35 lat, starsza córka 10, a małe bimbo pół roku. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego ptasiek na własne życzenie paraduje naokoło krokodyla, gdzie ptasiek jest głównym pożywieniem krokodyla, ptak jeść też musi i robi to polując w tej samej wodzie razem ze swoim drapieżnikiem. Krokodyl, który ma zamiar polować, nie leży na widoku, więc kiedy zamierza upolować ptaśka, to najpierw uszykuje zasadzkę. Jednym słowem, kiedy widzisz swojego wroga na wyciągnięcie ręki, nie bój się, bo nie zrobi ci nic złego. Taka nauka płynie z dzisiejszych obserwacji. Prośbę. A, okej, okay, yes. Jest. Ja. Ależ nic nie ucha, no cześć. Śniadanie mistrzów, co? Mhm. Ja trochę widzę, że zciekam. Jesteś po jednych pieniędzach. Dariusz, pokaż dowód, że był tutaj słoń przed chwilą. No tak. Kojarzycie Darka, to on zawsze twierdzi, że on je jak grubelek. To jest jak gryź. Ej, pycha. Ej, dziewczyny, wciągnijcie brzuch, bo kręcę. Dobra. Nasz największy fan natury, zespojony ze swoim iPhone'em. Tam same zielone choinki na wykresie. Dariusz do swojego zawadiackiego, takiego I don't care outfitu dobrał t-shirt z eventu w Nowym Jorku, NFT-kowego. I co? Źle? Aż by się chciało powiedzieć takie post-niemieckie bunkry, nie? No to będzie masowane. Gdzie chcesz? A mogę tu. Widzę, Michał, że ty już świętujesz moje urodziny. Oczywiście. Bo to nie tylko wygląda, ale słuchajcie, to też tak smakuje. Dzisiaj pogadzianka bez słońca, ale jak człowiek ma takie slow travel, to w ogóle mu to nie przeszkadza. Mam dzień z książką. No i czekam na to, żeby może jakiś pan słoń czy pani słoń chciała się przejść. No byłoby spoko, co? Jakby tutaj słoń nas uraczył swoją obecnością. No nie tego się człowiek spodziewał, co? Na zewnątrz jest cieplej niż w wodzie. I słoni nie ma, miały być, obiecali. Ale maskara ci się nie rozmazała, więc jest spoko. Nie mam masakry na twarzy.
Bawołów nie wpuszczą. Ja myślałem, że ty po... No dobra, wejdź. Myślałem, że ty... Hi, Buffalo. Coś bym chciał stąd. Pewnie to bezalkoholowe wino. Tu jest. O, Michałkowy, no. Patrz. Mamy... False bank? My mamy falsa już, na pewno dzisiaj. Michaś, proszę ci widać. Proszę ci widać. Trzeba przyznać, że team mam najlepszy. Ja mam urodziny, a oni świętują. Hey girls. Hey, co to było? Easy boys. Jesteśmy dokładnie w tej samej przestrzeni, po której przechadzał się 2 dni temu słoń. W tym momencie tylko pawie. No niestety, słoników na razie nie ma. Tutaj jest taka buda, w której siedzi pan, tak jak na stróżówce, i pilnuje, co wychodzi z lasu. No bo jeżeli wyjdzie zwierzę, szczególnie tak duże jak słoń, to trzeba jakoś trafikiem ludzko-zwierzęcym pokierować, żeby nikomu się nie stała krzywda. Tutaj lokalesi, obsługa bardzo podkreśla za każdym razem, że jak zobaczysz zwierzę, to masz odejść. Co jest fajne, bo pokazuje ci, że te zwierzęta w żaden sposób nie mają być stresowane i mają cały czas czuć się tak jak u siebie, czyli w naturze. To my mamy się dopasować, możemy sobie pooglądać, ale z daleka. To w ogóle jest kilka jeszcze innych zakazów, na przykład morze, ocean, na które obecnie patrzę. Do niego też się nie można zbliżać, możesz chodzić sobie co najwyżej po piachu, ale z dala od fal, bo nawet jak wsadzisz tam nogę, to twierdzą, że cię wciągnie, jest tak silny prąd, a wtedy to już bye bye, kolejne wcielenie. Kolejny z zakazów, nie wolno jest samemu chodzić po zmroku i przed wschodem, ze względu na to, że możesz trafić na zwierzęta i możesz nie wiedzieć, jak się zachować. Ej, ziomeczki! A tak głośno były przed chwilą, nie? Z gupolem nie gadają. Ty, coś tu jest dużego. Nie, maj. Otrzepywało ten, uszy. Nie, maj starek. Słyszysz? No słyszę, ale to jest po prostu żaba. Ale baję. Ale węży nie ma. Zatem idzie z tobą ranger, który cię prowadzi od hotelu do restauracji albo od restauracji do hotelu. Reczku, a co ty taki dorosły facet, a boi się sam chodzić i z rangerem za rączkę prawie, że... No ma latarkę. To jest moja kreacja, moi drodzy, taka trochę tropikalna, a trochę... No i na wszystko do opary człowiek by nie poszedł, ale elegancko trochę jest. Dzisiaj jemy na plaży. Madame. Monsieur. Krok, monsieur. O, krok czyst. Krok, madame. Dobre, dobre. W gwoli wyjaśnienia mam dzisiaj urodziny i przeżywam właśnie przepiękny dzień od 5 rano na safari, a teraz mamy zwieńczenie tego dnia z cudowną kolacją. Hotel de la... Jeśli myślicie, że zamkniemy się w 3 pozycjach, to... And the beef, cube roll. And then... Possible piece. On zna całą kamasutrę. French fries. Yes, French fries. So, dinner 4 portions of French fries for you also. Loved. A co jeszcze ci nie puściło? Wino? Nie już dawno puściło. Dopiero mnie stare dopadło, jak wychodziłem z pokoju. Co ty gadasz? Jak mi strzeliło w ryło. Musiałem się 2 kroki cofnąć. Nie gadaj. I mówię tak. Wet, wet, wet. Wszedł do pokoju. Sorry, a w zasadzie wturlał się. Nie. I mówi, ale się d***liśmy. Nie gadaj. A to po masażu wszystko. Wina tych pań. Nie, to było przed masażem. Generalnie rozmasowałem. To było przed masażem. Alkohol zaczął spływać. Krążyć. Było miło, się skończyło, bo wszedł deszcz, musieliśmy się przesiąść pod dach. Ale to też jest miło, bo jest teraz taka już... Co, aura. Prawdziwa celebracja? Aura. Możemy to nazwać prawdziwą celebracją? Nie mieszać i nie mylić z libacją. Oj nie. U nas jest libacja tortowa? Dobry to? Sugar daddy libation. Chwała mi, że wstałam i idę na wschód po 4,5 godzinach snu. Miał być ranger, nie ma. Łamię przepisy, idę sama. Idę też po Asię, bo się umówiłyśmy.
Widziałaś, co nam napisał nasz ranger? Co? Że właśnie był tutaj gdzieś słoń. No, to chyba musimy powiedzieć za nim, co? No dokładnie, łapmy go. No nie, słuchajcie, on był tutaj. Joanna, my mieszkamy, tu jest 52 Joanna, a tam 54 za winklem my i on był tutaj. Słuchajcie, ani wschodu, ani słonia. Ale się nie poddajemy. Ale jest pomarańczowe niebo, to tak jak... No jest wschód. I jest kupa słonia, to tak jak ty słoń. Ale jednak nie to samo. Ale jest. Idziemy na kawkę. Pewnie już nam odpalili ekspres. Ale po okulary to żadna nie pójdzie, co? Nie, lepiej zamknąć oczy. Najlepsza kawka ever z brudną stopą. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy prawidłnie świeci słońce i czujemy prawdziwą srilańską pogodę. Gorąco, parno, słońce i deszcz. No nie, słuchajcie, deszcz pada. Tak, naraz jest deszcz i naraz jest upał. No, tropiki. Dzień dobry. Pora opuścić to cudowne miejsce i poznać kolejny punkt na Sri Lance, Kap Veligama, który słynie ze spektakularnych widoków na Ocean Indyjski i dobrego surfa.